może kilka słów o tym pięknym państwie, w którym obecnie jesteśmy. Jest to księstwo na granicy francusko-hiszpańskiej, Andora. Ma całe 85 tysięcy mieszkańców, co czyni ją niewiele większym od Jeleniej Góry, a cztery razy mniejszym od Radomia. Nie, trzy razy mniejszym od Radomia. Wyobraźcie sobie, jak mało ludzi tutaj mieszka. Pomimo tego, że mieszka tutaj 85 tysięcy mieszkańców, to przed pandemią odwiedzało rocznie 8,5 miliona turystów. Państwo żyje głównie z turystyki w tej chwili. Można pojeździć na nartach, pochodzić po górach. Bardzo dużym plusem jest również to, że jest to państwo, które ma bardzo niskie podatki. Przez co alkohol i różnego rodzaju przedmioty są dużo tańsze i ludzie po prostu przyjeżdżają tutaj na zakupy. Coś, na co najbardziej czekałem ze wszystkiego. Roque del Cuer, albo jakoś tak, na pewno źle to przeczytałem. Na tej nazwie się nie skupiajmy. Ale czyżby było zamknięte? Nie. Jest otwarte, tylko żeby nie wjeżdżać. Jest to najpiękniejszy punkt widokowy w całej Andorze podobno. Jeśli na niego zmierzamy. Po samej drodze samochodem mogę stwierdzić, że na pewno będzie super. Pytanie tylko, jak bardzo. Podoba mi się to pomysłowe urządzenie. Uchwyt pod selfie. I teraz można się ładnie ustawić i z widoczkiem. Canillo, jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w Andorze, a także centrum sportów zimowych. Wszystko praktycznie powiązane tutaj z narciarstwem i snowboardem, a na ulicach można spotkać dziwne figurki. Wszędzie. A tam hen wysoko widać ten most z rzeźbą Le Cuer. Teraz stolica Andory, czyli miasto Andora. Pogoda fenomenalna, świeci słoneczko, jest mróz, około 0 stopni, jeziorko przed nami zamarznięte. Generalnie Andora, bardzo duży plus, świetne widoki, jeżeli ma jakieś masę atrakcji do zwiedzania, przyrodniczo super. Tak naprawdę Andora jest bardzo zacienionym państwem i wydała około 3 lat temu bardzo dużo pieniędzy, około 7 miliardów euro na system naświetlania, gdzie się wszędzie wydaje, że świeci słońce, a tak naprawdę to latają duże drony i oświetlają okolice.
Od tego czasu przeżywa boom narciarzy. Tomek też wierzy w to, że Ziemia jest płaska. A 5G go zabija, więc chodzi w foliowej czapce w domu. Ja wierzę, ale że nie, ja się utrzymam. Ale ty idziesz po tym metalowym.